Bawimy się w Mad Maxa? Zostaw, działa no! Działa? Działa, Patryk. Ja całe życie marzyłem, żeby być w brygadzie pościgowej. Znaczy, rozumiem, że będziesz teraz gonił za nami, tak? Nie, absolutnie nie. My będziemy gonić. Ale za kim? Za nim! Kto mnie goni? No ja ciebie gonię, panowie, zróbcie mi miejsce. Przyznasz, że ten dresik i ta BM-ka pasuje, kochani. Natury nie oszukasz, no. Zasady tej próby są chyba oczywiste. W magazynku mamy po 50 kulek, każdy z nas oczywiście w innym kolorze, żeby łatwiej odróżnić. No i musimy umieścić jak największą liczbę trafień na BMC. Kto to zrobi, wygrywa. Tu od razu wychodzi przewaga mojego samochodu, bo on nie ma... muszę się skupić na strzelaniu. Bo on nie ma mechanicznego, lecz elektroniczne połączenie układu kierowniczego z kołami. Dzięki temu samochód prowadzi się bardziej luksusowo, bo siły nie przenoszą się na kierownicę. Tu jedną ręką daję sobie radę, a drugą zaczynam napieprzać. A masz dresie. Dostał serio. Skubaniec, dawaj! Nic prostszego, żeby go dogonić, bo przecież ja mam 211 koni, a on 150 i tylko w gazie. No to jeszcze dostaniesz. Aż rękę tnie. Taka zabawa. Jak poradzi sobie Superb? Zakładam, że nie gorzej od samochodu Rafała i prawdopodobnie będę wyglądał przy tym nieco poważniej. No dobra, nie będę. Skupmy się na samochodzie. Proszę, każdy strzał celny. To jest samochód, który nadaje się idealnie do tego typu zadań. Macie jakiekolwiek wątpliwości, to przypomnijcie sobie, jaki samochód jechał za wami wtedy, kiedy dowalono wam punkty karne za przekroczenie prędkości. Czy było to Renault może? A może Infiniti? Otóż była to Skoda. Dlatego, że Skoda, między innymi ze względu na swoją bezawaryjność, jest samochodem, który jest uwielbiany nie tylko przez polską policję, ale również przez polskich kierowców. ...220 koni, sześciobiegowa skrzynia DSG, która idealnie pracuje i oczywiście doskonale działający, precyzyjny układ kierowniczy. No po prostu to nie ma lepszego auta do tego typu zabawy. Dawno się tak nie bawiłem.